Założenia były osiągnąć metę i mamy tą metę. Jaworznicka załoga Robert Monsior, Zbigniew Cieślar w swoim Mitsubishi Lancer Evo 9 wystartowała w 72. rajdzie Polski, który należy do cyklu Mistrzostw Świata WRC. Wrażenia bardzo fajne. Rajd dla nas udany. Może nie mieliśmy czasów tak, jak byśmy chcieli, ale założenie było dojechać do mety ten rajd. Do Mikołajek zjechali się najlepsi kierowcy świata, w tym m.in. Robert Kubica, Sebastien Ogier czy Krzysztof Hołowczyc. Rajdowcy mieli do przejechania 19 odcinków specjalnych podczas 4 dni. Ekipa Robert Monsior, Zbigniew Cieślar uplasowała się ostatecznie na 49. miejscu w klasyfikacji końcowej. Bardzo szybka, bardzo techniczna trasa. Wymagająca. Po pierwszym dniu jaworznianie zajmowali 62. pozycję, ale w kolejnych zaczęli awansować. W drugim dniu byli na 54. miejscu, w trzecim na 50., a w czwartym na 49. I właśnie na tym miejscu uplasowali się w klasyfikacji końcowej. Trasy bardzo fajne. Pierwszy raz w ogóle byliśmy na szutrze. Ja w moim wydaniu, bo Zbyszek już startował, pilot mój, 3 razy w rajdzie do Mistrzostw Świata w tym. Dla mnie bardzo fajne wrażenie. Myślę, że wrócę tam za rok. Najlepszy okazał się Francuz Sebastien Ogier. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Robert Kubica, który zajął 8. miejsce. Teraz załoga Robert Monsior, Zbigniew Cieślar szykuje się do kolejnych rajdów.